Cześć! Z tej strony Edyta. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak przyrządzić sałatkę taką a la zimową. Nie wiem, skąd się wzięła jej nazwa. U mnie będzie ona z tofu, które będzie zastępowało jajko, jabłka, cebuli, ogórków kiszonych, kukurydzy konserwowej, wegańskiego majonezu i wegańskiego jogurtu. Można użyć samego majonezu. Zacznę od tofu. Dlatego, że ono powinno się trochę pomoczyć. Pokroję je w kostkę, tak jakbyśmy kroili białko jajka, czyli mniej więcej taka kostka, powiedzmy pół centymetrowa, może być też trochę mniejsza. Mam tutaj całe tofu naturalne. Już Wam kiedyś pokazywałam, jak przyrządzić takie tofu jajko. Do miski wsypię sobie jedną łyżeczkę soli kalanamak, czyli tej soli, która daje smaku jajecznego, ale nie zawiera jajek, tylko siarkę. Wleję do niej wody. Dobrze rozmieszam. Woda zrobiła się szara od tej soli. I wrzucę teraz tofu do tego. Im dłużej tofu będzie stało w tej marynacie, tym bardziej będzie przypominało w smaku jajko. Nie musicie być weganami, żeby sobie robić coś takiego, bo sporo osób też jest uczulonych, więc jest to świetna alternatywa dla jajka. Podstawię teraz tofu na trochę, żeby sobie nasiąknęło, a w tym czasie przygotuję majonez w moim G21. Niedużą ilość zrobię, bo dużo mi nie potrzeba. Robię go na napoju sojowym. Dodam też odrobinę, powiedzmy 1/4, 1/3 łyżeczki soli kalanamak. Oczywiście lepiej nie dosolić niż przesolić. Pół łyżeczki musztardy. I jedyne co teraz muszę zrobić, to dolewać oleju tak, żeby zawartość się zemulgowała i zrobił się majonez. Tak jak w przypadku tradycyjnego majonezu. To samo możecie zrobić też przy pomocy blendera ręcznego. Gotowe. Piękny, gęsty majonez. Spróbuję. Jest bardzo sztywny. Można dodać też do niego soku z cytryny, ale ja zazwyczaj dodając musztardę już pomijam sok z cytryny. Odrobinkę za mało słony, ale to nie szkodzi, bo posolę sałatkę. Tofu też jest słonawe. Przygotuję sobie resztę składników. Jeśli chcecie, możecie jabłko obrać ze skóry oczywiście. Na razie dodam połowę jabłka, bo jest ono całkiem spore. W razie potrzeby zawsze można dołożyć. Kroję je w plastry w jedną stronę, w drugą stronę robiąc paski i teraz w kostkę. Może być trochę drobniejsza niż tofu. Wrzucam do miski. Od razu pokroję ogórki. Ogórka też oczywiście pokroję w kostkę. A raczej ogórki, bo drugiego też. Zamiast cebuli możesz też użyć pora. Myślę, że pół cebuli wystarczy. Cebulę pokroję w drobniejszą kostkę. Do tego kukurydzę. Na początek niech będzie szklanka. Teraz tofu odsączę na sicie. Oczywiście jakby sobie jeszcze trochę postało, byłoby lepsze. Do sałatki daję też trochę pieprzu. Oczywiście teraz też majonez dodam. Jeśli chcesz, możesz część majonezu zastąpić, tak jak mówiłam, jogurtem roślinnym albo nie. Dałam 4 łyżki, takie dosyć spore. I ponieważ było mało musztardy, dołożę jeszcze pół łyżeczki musztardy. Składniki możesz oczywiście dowolnie modyfikować według tego, co masz w domu. Majonezu jest już odpowiednia ilość. Teraz spróbuję, czy nie trzeba jeszcze trochę soli dodać. Powiem szczerze, że nic więcej jej nie potrzeba. Jeśli nie lubisz gotować, a
Chcesz zjeść coś dobrego? Chcesz spróbować nowych smaków? Zapraszam Cię na moją stronę zakręconyvegeobiad.pl, gdzie możesz zamówić pyszny, roślinny catering. Jest opcja wegańska albo opcja dla osób na poście dr Dąbrowskiej. Taką sałatkę możesz sobie zabrać do pracy, zjeść na kolację albo lepiej na śniadanie. To tofu jest tutaj idealne. Miękkie, świetnie zastępuje jajko, chrupiąca kukurydza, do tego ogórek. Jak jest ciepło, to nie mam ochoty na takie sałatki z majonezem, zupełnie. A przy takich temperaturach i jesienno-zimowych pogodach mam większą ochotę na takie sałatki. Daj znać proszę w komentarzu, jak Ci się podoba ten pomysł na sałatkę. Napisz mi, jeśli już je spróbujesz. Oczywiście zalajkuj, skomentuj, udostępnij film, żeby jak najwięcej osób go zobaczyło. Do usłyszenia, do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!